Zapałki po 5 pensów. Zapałki po 5 funtów. Za sztukę. 200 funtów za pudełko. Benny Hill. Znowu wstałaś, Aida? Życzenia urodzinowe, panie Gray. Wstawię pod łóżko, jak skończę. Wszystkiego najlepszego. Mogę pana pocałować w pańskie urodziny? W co mnie pocałujesz? I hopsasa. Już dobrze. Dziś Charlie Gray kończy 92 lata. To pan. Składanka pod tytułem Wspomnienia.
Charlie, życzymy następnych takich urodzin. Zakaz pływania i wędkowania. Jesteśmy tu intruzami. Strażnik wodny nie daruje takim jak my. Gdy raz siedziałem tu z wędką, nazwał mnie sflaczałą dętką. Mówi, łowisz ryby. Nie, uczę robaka pływać. Mówiłem, że łowienie łososi o karę się prosi. Pewnie już go masz. A ja na to skąd? Łowię cierniki. A jak one wyglądają? Nie wiem, bo jeszcze żadnego nie złapałem. Miałem problemy z muchą. Oświecił mnie Joe. On wie wszystko o wędkowaniu. Patrzę, Joe łechce pstrąga i zaraz go wyciąga. Tym sposobem złowił też swoją połowę. Raz mieliśmy dzień niezgorszy. Złowiliśmy 40 dorszy. Mam dobre miejsce, Joe powiada. Oznaczmy je, rzekł Pat. Jak, pytam. Postaw krzyżyk kredą. To diaboliczne, głupie i nielogiczne. Trepie, jeśli kredą oznaczysz, gdy wrócimy tu znowu, to guzik zobaczysz. A on na to. Eskimosi robią dziurę w lodzie i wrzucają dolara. Może złapie się dorsz, morszczuk lub sola. Czekają cierpliwie. A nuż ryba jednak bierze. I wtedy chlup do przerębla. Opowiadał Irence, jak przejechał się na Syrence. Złowił ją w cieśninie Plymouth. Biust 42, talia 22, a reszta 36 pensów za kilo. Niezły z niego gość, co? Wziął pannę na rybę, a ona, ten łabędź pływa na niby. O, konik, krówka i świnka. Tak, miła z ciebie dziewczynka. Dla ciebie ważniejsza jest szynka? Ożenił się z nią. Na rybek był w drodze. Po narodzinach 2 kilo ważyła mała wiercipięta. Rzekł Charlie, zwróciła ci się tylko przynęta. Dziś ten młodzieniec mógłby iść ojca śladem, nie błądząc jak szaleniec. Gdy lat mu przybędzie, to może nad strumieniem zasiędzie i pośród świata pełnego agresji i innej gadziny doceni wartość takiej godziny. Z wędkarzem chwila życie ci umila. Toż to najspokojniejsza pod słońcem istota. Złapałem, złapałem! A teraz najgorsze chwile telewizji. Kiedy sprawy nie idą zgodnie z pierwotnym planem, dzieje się tak nie tylko w tym kraju, ale na całym świecie. Pokażemy Państwu. Es ist eine męskie życie w Deutsch Army. Kampfflug.
Einsport. Dołącz do Die Professionalen. Czy mieszkasz w zamku w Cannes, w domku w Maidstone lub w szopie w Sheffield, to pewnie nigdy nie widziałeś takich atrakcji. Duże miasta mają problemy. Oto utrapienie Bristolu. Ale do przeskoczenia. Droga z Bath? Precz! Weź się w garść, George! Laleczki trzeba podkręcić. Tylko trochę nakręcić. Ty stary zbereźny capie, ciągle robisz to samo. Złożę na ciebie skargę do związku. Ja tylko chciałem ją nakręcić. Naprawdę. Nie jestem taki. Er sind zwei Facetten w życiu mym. Jednemu jestem Mutter, a drugiemu Frau. Ale obu daję co najlepsze, tylko naturliche produkten. Co to jest? Oto pani Dympton nad morzem. Stop! Les pauvres poupées sont arrêtées. Il faut que j'y remonte les poupées. Oh, ben non! Oh, ça alors! Ben, ils sont tous des poufs ici. Des poufs? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, poufs? Je ne suis pas comme ça. Wie alt ist dieser Mann? 20 Jahre? 21 Jahre? Nein, er hat zwei Kinder. Aber Herr Otterstück, wygląda pan młodo. Oh, danke sehr. Was używa pan? Mydło und Wasser. Wasser? Balmolive. Da schmeckt meine Skura so saft, so delikatna. Czarny teatr. Ostrzegałam cię. Naprawdę pójdę z tym do związku. Ale ja przecież nic nie zrobiłem. To nie moja wina.
To ty, zboczona świnio. To mydło dla ciebie. Szukaj tej nazwy na opakowaniu. Harry! Ona tylko tak może je trzymać. Weźmiemy na przewidkę inną rękę ze zbliżenia. Dobra, kręcimy dalej. To mydło dla ciebie. Szukaj tej nazwy na opakowaniu. W jej garderobie był pożar. 2 godziny go gasili, a 4 uspokajali strażaków. Ona wysoko mierzy. Strogonowa zje tylko wtedy, gdy sprawdzi jego rodowód. Ma podniebienie pierwsza klasa. Dolną szczękę zostaje przy łóżku. I bierze wszystko w waniszu. Bo niszowa z niej dziewczyna. Czemu miałem brudne ręce po pożegnaniu teściowej? Bo klepałem lokomotywę. Taka jak ona może zrujnować faceta, jeśli będzie miał szczęście. Ma piękny kostium, skrywa niewiele. Ma piękne ramiona, wolimy oczy. Jestem bankrutem, no i co z tego? Pożyczcie trochę, wal się kolego. Czyta książkę Nadzy i Martwi. Kojarzy mi się to z moją żoną. Zlewa się perfumami tak, że gdy gdzieś stanie, zostaje kałuża. Publika pragnie nowych twarzy. Wiesz, Juan, moja żona zwariowała. Nie posyła forsy do skarbowego, bo nie mamy skarbów. A jedzenie? Ona jest jak odkurzacz z zębami. Wczoraj pochłonęła ziemniaki z kastardem. Mrożone paluszki rybne, flaki słodko-kwaśne, galaretkę i frytki. W jeden dzień z jednego talerza. Pyta, a czym to spłukać? Mówię, może być wodospad Niagara? Pukanie, kto tam? Kuba rozpruwacz. Mówię, to do ciebie, skarbie. Kuba rozpruwacz puka ponownie, a ja już jej przekazałem. Kuba rozpruwacz żyje i bierze mi koszulę. Przez 5 lat ta sama pralnia nie zgubiła mi guzika. Rękawy, kołnierzyki.
Owszem. Wiesz, Juan, masz problem. Za dużo gadasz. Oto nasz pokaz mody jesiennej. Najpierw Trudy w spódnicy i bolerku. Z zamszu z cynamonowym motywem. Komplet można nosić z paskiem lub bez. Coś dla panów. Jeremy. W nowym garniturze gotów na spotkanie z elitą. Są to dwie wersje w jednym. Dla palących i dla niepalących. I jeśli zrobi się cieplej, zdejmując marynarkę, pokażemy koszulę bez pleców. Ten komplet można nosić z paskiem lub bez. Zabrać go stąd! To nie moja wina, ale tej cholernej garderobianej. Jestem Cheryl. Moje 747 latają do Miami. Leć ze mną. Witajcie. Jestem Candy. Moje 238. O. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Witam. Jestem Candy. Moje jumbo jety. Stroje plażowe. Oto Gypsy w bluzce koszulowej z brązowo-złocistego szyfonu. Gdy pokaże się słońce, po zdjęciu bluzki ujrzymy śmiały kostium w kolorze kanarkowym. A zatem wkładamy okulary i na plażę. A teraz Jeremy. Ponownie, Jeremy. Koszula z czerwono-czarnej bawełny. Kiedy pojawi się słońce, po zdjęciu koszuli ujrzymy spodenki w ten sam wzór. Jeszcze najmodniejsze okulary i ruszamy na plażę. Zniszczył rekwizyt. Witajcie, jestem Candy. Moje 747 lecą do mej mamy. Do Miami. Przeleć mnie. To znaczy nie. Come on.
wystąpił. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Grzegorz Janek, czytał Tomasz Klemek.